Nazywam się Tomasz Stefaniuk. Pochodzę z rodziny sadowników. Zauważyłem, że firmy produkujące sortownice skupiły się na drogich, ogromnych liniach, licząc na to, że sadownicy zaczną łączyć się w grupy. Jak wiemy z doświadczenia wielu sadowników, to po prostu nie działa. Grupy zamiast wzmocnić pozycję sadownika na rynku, stały się dodatkowym pośrednikiem, który musi na siebie zarobić. Wraz z kolegami ze studiów, zaraz po ukończeniu nauki na Politechnice Warszawskiej, zdecydowaliśmy rozwiązać ten problem. Tak powstał Greensort. Dużo czasu poświęciliśmy na zoptymalizowanie i uproszczanie konstrukcji. Dzięki temu dzisiaj mamy maszynę, która w wielu aspektach jest lepsza od maszyn, które są dostępne na rynku, a jest nawet o połowę tańsza od nich. Nasza sortownica w standardzie mierzy średnicę przy pomocy kamery. Jest to zdecydowanie dokładniejsze rozwiązanie niż sortownica wagowa, ze względu na to, że owoce tej samej średnicy potrafią mieć różną masę. Kamera bezdotykowo mierzy średnicę bezpośrednio na jabłku. Zastosowanie kamery umożliwia sortowanie na kolor i wykrywanie uszkodzeń. Dzięki zastosowaniu monitora dotykowego wyeliminowaliśmy większość przycisków, a obsługa stała się dziecinnie prosta. Naszą przewagą w stosunku do rozwiązań konkurencyjnych jest to, że ich systemy powstały kilka lat temu, w czasie, kiedy nie było dostępnej takiej technologii, jaka jest dostępna teraz. Mowa tu o sztucznej inteligencji i sieciach neuronowych, które dzięki specjalnym algorytmom umożliwiają nie tylko wykrywanie uszkodzeń, ale też rozpoznanie ich rodzajów na jabłkach. Eliminuje to problem mylenia ogonka czy liścia z rzeczywistym uszkodzeniem, jak to było w starszych systemach wizyjnych. Sortownice budujemy sami od podstaw. Postawiliśmy na seryjną produkcję maszyn. Dzięki modułowej budowie naszej maszyny sadownik może dopasować sortownicę do swoich wymagań. Sortownicę można rozbudować o dodatkowe moduły, nawet po dłuższym okresie użytkowania. Sortownica to jest nasz autorski projekt, na który dostaliśmy dofinansowanie na innowacje oraz liczne nagrody. Sprzedaż pierwszej sortownicy nie była łatwa. Wielu sadowników pytało, czy gdzieś już ta maszyna pracuje. Po pierwszych instalacjach, gdy okazało się, że sortownica się sprawdza, a klienci są zadowoleni, zamówienia posypały się lawinowo. Nasze maszyny pracują w gospodarstwach nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech, na Węgrzech czy Rumunii. Niebawem będziemy instalować kolejne maszyny na Słowacji, Czechach i Austrii. Na chwilę obecną Greensort jest najszybciej rozwijającą się marką produkującą sortownicę i nie ukrywamy, że to dopiero początek rozwoju marki Greensort.